Queerstorie. Podcast o historii osób LGBTQ+. Cześć wszystkim, witam Was w nowym odcinku podcastu Queerstorie, historii osób LGBTQ+. Dzisiaj kolejny wywiad z naszej serii. Wywiad, na który bardzo długo czekałam i którym bardzo się ekscytowałam i nadal się ekscytuję. Witam naszą dzisiejszą gościnię, doktora nauk humanistycznych, Joannę Ostrowską. Cześć, Joanno. Cześć, bardzo mi miło, też bardzo długo na ten wywiad czekałam i cieszę się, że się wreszcie widzimy i możemy obie sobie porozmawiać o queer historii. To jest cudowne, że jest taki podcast, że robicie to już tak długi czas i naprawdę, szczerze powiedziawszy, czekałam na to zaproszenie, obserwuję Was od bardzo długiego czasu i jak zobaczyłam maila, to naprawdę bardzo, bardzo się ucieszyłam. Dzięki ogromne za pomoc. To teraz ja również aż się zawstydziłam. Dziękuję bardzo, to bardzo, bardzo miło i super w takim razie, że się udało. Joanna Ostrowska, myślę, że mógłbym wymieniać wiele różnych rzeczy, które zrobiłaś, którymi się zajmowałaś. Myślę, że doktora nauk humanistycznych ładnie to wszystko rzeczywiście spaja. Dzisiaj będziemy oczywiście rozmawiać o twojej książce z tego roku, Oni, homoseksualiści w czasie II wojny światowej, wydana przez wydawnictwo Krytyki Politycznej. Ale oczywiście będziemy rozmawiać też o wszystkim wokół pisania historii, queer story, wokół II wojny światowej. Pewnie zahaczymy o resztę twoich prac, bo tak jak już też przyznałaś w rozmowie, którą mieliśmy przed samym wywiadem, pracowałaś nad swoimi publikacjami dosyć równolegle, więc wychodzimy od twojej pierwszej autorskiej, w pełni autorskiej książki, która była też twoim doktoratem, czyli Przemilczane, seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej z 2018 roku. 2019, Mój Freże, ofiary przymusowej sterylizacji na Dolnym Śląsku w latach 1934-44. Docieramy do Onych, 2021 rok, a w międzyczasie byłaś też autorką posłowia i redaktorką merytoryczną Mężczyzny z różowym trójkątem i Cholernej mocnej miłości. No, to się zgadza. Bardzo dużo się tego zebrało, a tak naprawdę jest to parę lat. Czyli możesz troszeczkę opowiedzieć o tym, jak właśnie wygląda ta równoległa praca nad tymi publikacjami? Tak, oczywiście. Przeczytałaś tak naprawdę punkt po punkcie i rok po roku jakby te daty wydania, nie? Ale rzeczywiście jakby tutaj tego wszystkiego by nie było, gdyby nie wcześniejsze kilka dobrych lat. Bo ja zawsze tak jak mówiłam przy Przemilczanych, że wszystko zaczęło się gdzieś w okolicach 2005-2006 roku i de facto chyba przy każdym z tych tematów jakoś gdzieś tam to są te początki i oczywiście jakby na samym początku początków były seksualne pracownice przymusowe i historia domów publicznych, obozów koncentracyjnych, a później dla Wehrmachtu, SS i policji, robotników przymusowych i tak dalej, i tak dalej. Ale rok po roku, kwerenda po kwerendzie dochodziły kolejne tematy. Ich początki były bardzo różne, w sensie takim, że często decydowało za mnie samo źródło, sam zespół, który badałam i nagle przychodził do mnie temat pokrewny w postaci różowych trójkątów. Czy jeśli chodzi o Dolny Śląsk i moje kwerendy w archiwum pasjonat we Wrocławiu, to gdzieś w okolicach 2011-2012 roku robiłam tam kwerendę właśnie dotyczącą już różowych trójkątów. Natomiast szczerze powiedziawszy wyglądało to w ten sposób, że zostało mi trochę czasu w archiwum. Wzięłam inwentarz rejencji wrocławskiej, żeby znaleźć coś jeszcze, co mogłoby mnie interesować spoza jakby tego tematu i tak trafiłam na całą gigantyczną dokumentację dotyczącą przymusowej sterylizacji. Więc od takich historii, bo rzeczywiście takie, ja to nazywam naczyniami połączonymi, to znaczy, że wszystkie te tematy gdzieś krążą wokół tematyki związanej z zapomnianymi ofiarami nazizmu, z tymi wykluczonymi, zmarginalizowanymi biografiami, bo chyba też tak to powinnam nazwać. I ja się też nie umiem powstrzymać, żeby po prostu nie zacząć otwierać tych teczek, poznawać tych historii, próbować myśleć, jak je zapisać, ale też w sensie, jak je oddać publicznie, w jaki sposób je właśnie opublikować, jak one mogą dotrzeć do współczesnych.
ale gdzieś tam na końcu tej drogi szczególnie dominowało w mojej głowie to uczucie, jak kończyłam pisać o nich, że wszystkie te historie się gdzieś łączą ze sobą naprawdę także na takim poziomie czysto narracyjnym, że ja nie byłabym w stanie napisać na przykład rozdziału o przymusowych kastracjach, jeśli chodzi o paragraf 175 ludzi oskarżonych na mocy tego paragrafu, gdybym nie zrobiła tej dużej kwerendy o przymusowej sterylizacji. Tutaj nie ma opcji, żeby ten temat ominąć. Tak samo nie byłabym w stanie dobrze przeprowadzić badań dotyczących domów publicznych, obozów koncentracyjnych, gdybym nie miała tego backgroundu w postaci nieheteronormatywnych mężczyzn w obozach, którzy często byli sprawdzani, oczywiście w cudzysłowach to mówię, że resocjalizowani w ten sposób, bo to było to słowo, że kierowano ich do domów publicznych, żeby zobaczyć, czy biologia jakby działa już w taki sposób, jak chciałaby władza nazistowska, żeby to funkcjonowało. Czyli czy jakby był powrót do heteronormy, był powrót do heteroseksualności. Więc jakby tutaj takich przykładów jest bardzo, bardzo dużo i gdzieś tam działa to trochę w ten sposób też, że w trakcie tych badań wchodzą mi do głowy kolejne po prostu pomysły i staram się zbudować taką jakąś mapę tych różnych odniesień też na przyszłe publikacje. I jakby jak zaczynałam, to gdzieś, bo myślę, że już po pierwszym roku studiów doktoranckich miałam taki pomysł, że rzeczywiście no, te następne 10 lat to jest przede wszystkim przemilczane, czyli ta praca o domach publicznych i praca, wtedy jeszcze myślałam o różowych trójkątach, tak to roboczo było nazwane. I że później mogę iść na emeryturę, tak? Używam trochę bardziej, powiedziałabym, brutalnej metafory związanej bardziej ze śmiercią, natomiast tutaj na potrzeby naszej rozmowy użyję metafory emeryckiej, natomiast... Ale chyba plany się zmieniły. Tak, na emeryturze jestem de facto, ale nie na pewno nie zostawiam tych tematów, to się nie wydarzy. Zresztą ostatnio miałam taką cudowną rozmowę, wspomnę go, bo myślę, że dla was wszystkich też będzie to ciekawe. Jest cudowny młody badacz Matthias Voigt, który mieszka w Berlinie, mówi perfekt po polsku, po niemiecku, po angielsku. Jego rodzina pochodzi ze Śląska. I robi badania dotyczące historii osób nieheteronormatywnych, ale tak naprawdę aktywistów, organizacji, klubów, miejsc spotkań właśnie na terenie Dolnego Śląska, ale też Pomorza. To jest jego doktorat, na który dostał wsparcie, stypendium Fundacji Róży Luksemburg. I to jest kwestia, myślę, następnych maksymalnie 2 lat, aż ta książka ukaże się po angielsku. Jest plan, żeby ukazała się po polsku. Więc rozmawiałem ostatnio właśnie z Matthiasem w sprawach czysto zawodowych, researcherskich. Myślę, na końcu tej rozmowy padło, że mamy co robić do naszej emerytury. Ja jestem troszeczkę od niego starsza, ale też wszystko przed nami. No myślę, że informacji jest bardzo, bardzo dużo. Jeszcze do tego wątku zaraz wrócę, ale jeśli chodzi o samych onych, wiem, że chciałaś też o tym opowiedzieć, bo akurat o tym nie opowiadałaś chyba nigdzie. Twoja książka zaczyna się od 3 słów, od dedykacji dla moich przyjaciół. Czy możesz coś o nich więcej opowiedzieć? Tak, rzeczywiście masz 100% racji, nigdy mnie o to nie zapytał. To jest ciekawe, bo przy przemilczanej książce, którą zadedykowałam 3 kobietom, Władysławie, Zofii i Grażynie, i to jest moja prababka, babka i matka, więc taka też moja historia. Moja prababcia, która była rzeczywiście więźniarką kryminalną, nie miała żadnych doświadczeń związanych z seksualnością, natomiast jakby jej historia, a propos mojej historii domowej, też została całkowicie jakby wytarta, przetarta, starta gumką. Ważniejszy był jej mąż, który zginął w Katyniu, w tym sensie, że cała moja rodzina od strony mamy pamiętała tylko Piotra, nie pamiętała Władysławy. Jakby jak zaczęłam pytać o to, to jakby nikt nie był w stanie za wiele mi powiedzieć, mimo że ona zmarła w 1982 roku. W trakcie mojej pracy badawczej, przy wszystkich tych biografiach, to był dla mnie taki symbol tego, jak bardzo też na takim poziomie czysto prywatnym, rodzinnym te niewygodne opowieści się po prostu wyciera, przeciera, o nich się zapomina, bo mimo moja matka wiedza czym ja się zajmuję od lat. Powiedziała mi o tym, że babcia była prześladowana w okresie wojny, miała proces karny, trafiła do więzienia i obozu pracy. Powiedziała mi gdzieś w okolicach 2013-2014 roku, więc dość późno, tak? Czyli w trakcie już twojej pracy nad doktoratem. Tak, już w momencie, kiedy już go tak naprawdę powinnam kończyć, bo ja się obroniłam w 2015 roku, ale to było troszeczkę za późno. I moje pierwsze pytanie brzmiało, dlaczego mówisz mi to dopiero teraz, tak? A jej odpowiedź, która nastąpiła, była dość naturalna, brzmiała, bo myślałam, że cię to nie interesuje. I to jest rzecz, która wydaje mi się kluczowa w ogóle do tej całej tematyki. I tak samo jest troszkę z onymi.
Natomiast w przypadku tej dedykacji, o którą zapytałaś dla moich przyjaciół, to wydawało mi się, że to jest też taki mój hołd. Podobno mogłabym dedykację przy Przemilczanych zapisać, natomiast uznaję, że to jakby wypełnia obie książki. To jest taki mój hołd dla wszystkich moich bliskich przyjaciół, ogromnej, ogromnej liczbie też osób LGBT+, które przez te wszystkie lata słuchały tych historii, były takimi pierwszymi czytelnikami, słuchaczami, słuchaczkami po moich powrotach z kwerend. Siedząc w czytelniach archiwów, wysyłałam do nich właśnie te materiały, które nagle udało mi się znaleźć, te zdjęcia. To z nimi jakby dzieliłam te momenty przełomowe, w których okazywało się, że jakby coś znalazłam, co otwiera mi bardzo nowe drogi. I tych osób było mnóstwo i to jest moja taka tęczowa rodzina, więc było to dla mnie jasne, że oprócz tego, co piszę w podziękowaniach w książce, to ta dedykacja to jest mój taki hołd i podziękowanie za te lata, możliwości opowiadania o tej historii, szczególnie w momencie, kiedy nie miałam takiej opcji na akademii, na uniwersytecie, kiedy jakby ta platforma była kompletnie zaburzona i jakby nie miałam takiej możliwości, mogłam to robić tylko i wyłącznie w konfrontacji ze swoimi bliskimi, ewentualnie profesorami, profesorkami z zagranicy, więc tutaj dzięki nim nie zwariowałam, bo to jest chyba naprawdę o tym. Nie zamknęłam się z tymi historiami tylko w swojej głowie, tylko mogłam o tym mówić. To jest Mike, Hanna, Paweł, Maria, Krzysiek Tomasik, Mariusz, no to wiesz, mogłabym wymieniać godzinami i one wszyscy mają część materiałów do Przemilczanych i do Onych na swoich komputerach, na Messengerze, na wszystkich innych komunikatorach, których wtedy w tych różnych czasach używaliśmy. Oczywiście pewnie by powstała ta książka, ale mieli na pewno duży wkład. Ogromny, tak, ogromny i to jest też takiego to spokoju ducha dla mnie w momentach, kiedy rzeczywiście jakby było mi ciężej, to takiego popierania i wspierania tego, co robiłam i przede wszystkim dwie osoby już tak bardziej zawodowo w sensie współpracy już przy samej książce, no to właśnie Krzysiek Tomasik, którego wymieniłam jako redaktor prowadzący, który naprawdę podnosił mnie z ziemi wielokrotnie w momencie, kiedy miałam trudne chwile i Paweł Soszyński, mój redaktor, z którym pracowałam też przy Przemilczanych. Nie znam osoby, która tak dbałaby o słowo, ale też tak czułego redaktora, dla którego każda z tych historii była kluczowa, który wielokrotnie naprawdę ratował mnie w ostatniej chwili, który też nauczył mnie, nie nauczył, to jest złe słowo, bo myślę, że jeszcze nie umiem do końca, ale uczył mnie, był bardzo cierpliwy, żebym nauczyła się też wyrażać emocje, czego się bałam najbardziej w tym tekście i gdzieś jakoś tam myślę, że to jest też istotne. Pewnie następną książkę zadedykuję jemu, bo równo tydzień temu w sobotę Paweł zmarł, miał chore serce, ale też jest to część naszej społeczności LGBT-owskiej. Paweł był gejem, to było dla niego ważne, ta tożsamość dla niego była super istotna też w jego pracy w teatrze. Wiem, że praca nad Onymi była jedną z dla niego z najcięższych też, jeśli chodzi o sam materiał. Pracą byliśmy w tym razem i to są rzeczy nie do zapomnienia, więc on też jak dla mnie zapisał się bardzo mocno w tej naszej queer historycznej polskiej rzeczywistości. Myślę, że nie, nawet trudno mi, jak mówiłam o nim wcześniej, mówić w czasie przeszłym, więc z tymi tak. Onymi się wiele, wiele rzeczy wiąże. No i właśnie ludzie. Zanim przejdziemy do ludzi, o których piszesz, to porozmawiajmy też właśnie o ludziach, dzięki którym to wszystko powstało, bo zdałam sobie sprawę, że to są naprawdę bardzo świeże informacje, że to wszystko wyszło w ostatnich latach, że jesteś jedną, no tak naprawdę jeśli mówimy o sytuacji w Polsce i osoba, które badają ten temat, temat osób homoseksualnych, osób w ogóle nieheteronormatywnych w czasie II wojny światowej w Polsce, prawie nie ma oprócz ciebie zbyt wielu innych osób. Dlatego zastanawiałam się nawet wcześniej, jak zaczęłaś tą pracę, o tym też już troszeczkę wcześniej rozmawialiśmy, na samym początku, na jakie źródła trafiłaś, jak wyglądała ta praca, ale też to połączę od razu z drugim moim pytaniem, bo wiem, że w wielu wywiadach mówiłaś, że musiałaś szukać pomocy i kontaktu u archiwistów na Zachodzie, poza Polską. I pojawia się moje kolejne pytanie, jak wygląda sytuacja archiwalna w Polsce, współpraca z muzeami, z różnymi archiwami i czy według ciebie udałoby się napisać tę książkę bazując tylko na tych materiałach tutaj, które są w Polsce? To jest bardzo trudne pytanie, zacznę od końca. Chyba nie, to znaczy byłoby ciężko opierając się tylko i wyłącznie na tych materiałach zgromadzonych w Polsce, bo to nie są polskie materiały,
byłoby chyba bardzo ciężko. Myślę, że to byłaby jakaś wersja tej historii, ta, co wyszła i to, jak wyglądają oni, to też jest kolejna wersja, tak? No jakby nie ma tam finału, nigdy nie będzie tej mitycznej prawdy, tam nigdy nie odnajdziemy, prawda? Natomiast rzeczywiście to jest jakaś wersja, z którą ja się czuję uczciwie, to znaczy, że przy wielu tych biografiach doszłam do ściany, nie mogłam nic więcej wygrzebać, jakby sprawdziłam tyle, ile byłam w stanie. Natomiast myślę, że gdybyśmy opierali się tylko i wyłącznie na tych archiwaliach polskich, to część tych rzeczy byłaby kompletnie pokazana w innej perspektywie. Tutaj dobrym przykładem jest historia, o której pewnie dzisiaj jeszcze będziemy mówić, której akurat w Onych nie ma, bo to jest moja rzecz późniejsza, znaczy to jest teczka, która trafiła do mnie z archiwum w Lublinie, troszkę później, ale do czego dążę? Użyję imienia Henryk, ale to się może zmienić później, jak będziemy dalej o tym rozmawiać, dlatego że sytuacja wyglądała tak, że w Archiwum Państwowym w Warszawie znalazłam w aktach sądowych sprawę z paragrafu 175, w której to sprawie był oskarżony mężczyzna o imieniu Henryk, tak przynajmniej jest zapisane w tej dokumentacji. 175, status Volksdeutscha, nie wiemy, która kategoria, dostał, jeśli dobrze pamiętam, niecałe 2 lata. Więc jakby wyjściowo zaczęłam badać biografię człowieka, który był skazany na mocy 175. I gdybym nie sprawdziła Archiwum Państwowego w Lublinie i następnie Arols and Archives, nie dowiedziałabym się, że prawdopodobnie, to już teraz wiem, że prawdopodobnie w przypadku Henryka tak naprawdę nie powinnam używać tego imienia, czy też powinnam zapisać, żebyśmy mieli w głowie, i pewnie to kiedyś zrobię, że być może tutaj nie mieliśmy do czynienia z Henrykiem, że być może to nie był mężczyzna, czy też nie myślał o sobie, że jest mężczyzną, ponieważ w tych dokumentach znalezionych później okazuje się, że ta osoba była też prześladowana już przed wojną, w 1937 roku przez polskie państwo, polską policję. I jest taki dość trząsający, mocny dokument, który spróbuję jakby sparafrazować i opowiedzieć wam w tak jak najmniej brutalny sposób. To znaczy chodzi o dokumentację medyczną, która jest w tej teczce, gdzie pojawia się opis tej osoby, czyli pojawiają się takie pojedyncze elementy pod tytułem długie włosy, trwała ondulacja, pełny makijaż, manikir, płaszcz wcięty w jodełkę, rajstopy, buty na wysokim obcasie. Przypominam, mówimy o Lublinie w 1937 roku. I w momencie, kiedy ta osoba zostaje przewieziona do szpitala psychiatrycznego, bo to się łączyło z karą, na którą skazał go ją polski sąd, to pierwsza awantura, która wybucha w szpitalu psychiatrycznym, dotyczy tego, że dana osoba nie ma siatki do włosów, do spania, żeby utrzymać fryzurę i swojego ulubionego pilnika do paznokci. Wow. I oczywiście z jednej strony to też jest dobra historia, bo ona pokazuje, jak trudno się czyta te źródła, bo z jednej strony to jest źródło, tak jak mówię, potwornie brutalne. Ja je jakby spłaszczam, ten brutalizm i opowiadam, staram się to queerować na bieżąco, ale gdzieś tam, jak się to czyta, to jest bardzo, bardzo ciężkie, bo jest to medyczne, bo jest to psychiatryczne, bo cały czas jednak akta sądowe. Ale zobacz, jak inaczej wygląda ta historia po tej końcówce, w momencie, kiedy wracamy do samego początku, i do mojego początku i jakby prostej piłki, powiedzmy w ten sposób kolokwialnie, czyli tych akt z Warszawy, Henryk, mężczyzna, Volksdeutsch, paragraf 175, 2 lata kara. Więc gdybyśmy to zrobili tylko i wyłącznie na polskich źródłach, czy też na źródłach tylko i wyłącznie z Warszawy, bo najczęściej tak to się robiło w takim przypadku, czyli znajdowała się jedna sprawa, nie grzebało się dalej, jeśli już w ogóle. To są dwa zupełnie inne obrazy, dwa zupełnie inne odbicia w lustrze. Stąd jakby też, jak myślę o queerowaniu archiwów i queerowaniu tej historii, to myślę, że gdzieś tam zawsze to powtarzam, to jest cały czas proces sprawdzania siebie, cały czas wracania do tych samych bohaterów, szukania nowych opcji. Każde z archiwów też tego typu, jak na przykład Arols and Archives, jak na przykład Instytut Pamięci Narodowej, te zbiory się poszerzają, więc jakby musimy siebie sprawdzać. Natomiast jeśli chodzi o rzeczywiście o początki badań i źródła, to ja zaczynam specyficznie i to też w Onych widać, tam miałam wreszcie moment, żeby to zapisać. Oczywiście zaczynałam od tej trzeciej części książki, to znaczy zaczynałam od relacji najczęściej, relacji świadectw, tak? To było takie miejsca, gdzie szukałam źródła w sumie drugiej kategorii, czyli opowieści o moich bohaterach albo o moich bohaterkach. I chyba to mnie, szczerze powiedziawszy, rozgniewało. Ja bardzo lubię używać tego określenia, też w kilku wywiadach to się pojawiło. Myślę, że to jest taka emocja, która rzeczywiście mi towarzyszyła, to znaczy wzbudziła we mnie opór i chęć buntu, to znaczy po którymś razie, którymś tomie, z którejś relacji, w której rzeczywiście jakby
poziom brutalizmu, naturalizmu, homofobii, bo tak to trzeba nazwać, w relacjach świadków i świadkiń, no na początku przede wszystkim z obozów, wywoływało we mnie taki opór, ale też takie logiczne myślenie pod tytułem, że przecież na 100% muszą być inne historie, to znaczy, że to jest niemożliwe, nawet już nie mówię w sensie politycznym, mówię w sensie po prostu logicznego podejścia do historii, znaczy nie może być tylko jedna strona medalu, no to są proste rzeczy, prawda? I gdzieś tam to, co mnie w drugim etapie uderzyło, to, że w momencie, kiedy nawet szukałam tego innego światła, w którym osoba nieheteronormatywna, w szczególności uznana za homoseksualną, bo to jest chyba dobre określenie, którego też używam w książce, przez współwięźniów, nie byłaby opisywana jako po prostu potwór, jako predator seksualny, jako najbardziej okrutna istota, jaką można sobie tylko wyobrazić, tylko byłaby opisywana inaczej. Ja nawet nie mówię, że pozytywnie, inaczej, w innym kontekście. I nagle się okazuje, że to jest, to wszystko gdzieś jest, te narracje gdzieś są, tylko że wchodzi znów geografia i to wszystko dzieje się poza Polską, to znaczy to są wspomnienia, które nie są tłumaczone na język polski, których nie mamy, bo po prostu jest bariera językowa, których się nie używa też w opracowaniach historycznych. Natomiast powiela się z ogromną przyjemnością Wandę Półtawską, ale też kilku innych, bo to nie jest też tak, że Wanda Półtawska i jej wspomnienia z obozu Ravensbrück, ten słynny fragment o lesbice. To jest jakiś taki koniczny. Tak, i to mnie też, wiesz, to mnie też doprowadzało do szału przez lata, że wszyscy tego używają, nikt tego nie komentuje w żaden sposób, nie kontruje, to już nawet nie mówię, ale też, że nagle na tą Wandę, jakby nawet w sensie już krytycznym, to jakby Wanda jest właśnie tą twarzą, to ją się uderza, że ona jest tą homofobiczną postacią. No jest, tylko że nie jest jedną jedyną i to też starałam się w tej trzeciej części pokazać, że to jest morze głosów, że to jest, ja miałam problem, żeby wybrać, znaczy próbowałam zachować taki balans nieepatowania, ale gdybym jakby miała możliwość zapisania też w drugiej części książki, powiedzmy, dołożyć appendix ze źródłami, tego jest masę, to jest naprawdę przez pierwsze kilka lat to było zbieranie właśnie i spisywanie tych relacji, one wszystkie są identyczne, one wszystkie wyglądają dokładnie w ten sam sposób, są właśnie brutalne, powielają te same figury, są często jakby przesycone też taką nienawiścią powojenną, no są po prostu homofobicznymi głosami świadków i świadkiń. Więc tutaj z jednej strony starałam się na samym początku zgromadzić je, to był punkt wyjścia. To mnie rzeczywiście nakręciło, mówiąc kolokwialnie, do tego, żeby szukać inaczej. I to później też pokazało mi, jak ten wątek kryminalizacji tej grupy był powszechny, nie tylko jeśli chodzi o władze okupacyjne, czy wcześniej władze polskie, czy po wojnie, ale też po prostu w takich sytuacjach czysto prywatnych, w rozmowach, właśnie po powieściach powojennych. Jak to było żywe, no więc siłą rzeczy później jakby te kolejne rzeczy, które zaczynałam badać, to był ten cały standardowy zbiór, czyli akta policyjne, sądowe, więzienne i na końcu obozowe, jeżeli była taka opcja. Natomiast kontra bardzo często przychodziła z zewnątrz, tak jak wspomniałaś, to znaczy to te zewnętrzne archiwa dostarczały mi często innych informacji. Tutaj Rolzen Archives jest najlepszym przykładem, bo to już jest to takie miejsce, w którym nie tylko zbierano przez lata te dokumentacje z okresu wojny, ale też po wojnie, ponieważ oni mają cały zbiór właśnie Czerwonego Krzyża, po wojnie też ludzie do ITS Bad Arolsen zwracali się z prośbą o potwierdzenie, że byli więźniami, więźniarkami obozów koncentracyjnych, to poprzez Arolsen szukano bliskich. Więc nagle tam się pojawiła się nowa grupa źródeł, czyli byłam w stanie dosztukować do tych opowieści, nie wiem, historię siostry szukającej brata, historię żony szukającej męża i tysiące innych opcji. Natomiast gdybyśmy się zatrzymali, używając przykładu Auschwitz na przykład, ponieważ taki tekst zresztą powstał, gdybyśmy się zatrzymali tylko i wyłącznie przykładowo na archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, no to by były takie historie kompletnie oparte na homofobicznych świadectwach, podciągnięte pustymi materiałami w postaci list transportowych i jakichś opowieści dziwnej treści z tego archiwum obozowego, już stricte z tych akt sprawców i sprawczyń. Czyli często tak naprawdę na historię jakiejś konkretnej osoby, o której pisałaś, to też oczywiście widać w twojej książce,
nakłada się wiele różnych źródeł. Nie, pewnie nie tylko jedno miejsce, jedna teczka, tylko może często nawet byłaś zaskoczona, że w jakimś miejscu nagle spotkałaś osobę, o której już coś pisałaś. To mi się zdarza do dzisiaj, wiesz, to jest też tak, że ja mam zeszyty do każdej książki, to zawsze Paweł wysyłał ten plik właśnie z tym, wracając cały czas myśląc o Ostruszyńskim. Jak wysyłam ten plik ostateczny, to już się denerwuję, że coś jeszcze może przyjdzie, co powinnam dopisać. I to się rzeczywiście non-stop zdarza, to znaczy teraz mam też taką historię, pracuję dokładnie nad tym. W Onych jest ta historia poznańska, to jest, jeśli dobrze pamiętam, strona 118, Alojzy, pielęgniarz, który w Poznaniu pracuje w jednym ze szpitali i ma relację z pacjentem, Janem, który trafia do tego szpitala, ponieważ ma chorą nogę. I tam trudno jest nam rozsądzić dzisiaj i zdecydować, jaka to była relacja, czy to była relacja romantyczna, czy to była tylko fascynacja seksualna, to wszystko się tam mogło zdarzyć, ale rzeczywiście gdzieś tam, nawet w tych aktach, twardych aktach policyjnych, między wierszami można przeczytać, że to była jakoś tam partnerska opcja, dobrowolna. Gdzieś tam pojawił się, ja to przynajmniej tak mogę już teraz to powiedzieć, trudno mi to było zapisać, pojawił się jakiś błysk między tymi ludźmi. Tak jak mówię, mogło to być czysto seksualne, mogło to być romantyczne, ale gdzieś tam było dobrowolne. I Alojzy dostaje, jeśli dobrze pamiętam, 2 lata więzienia za 2 paragrafy 175 i 174, ponieważ jako osoba wykonująca zawód pielęgniarza, jakby wykorzystał swoją władzę, żeby uwieść, mówiąc tamtym językiem, Jana. Trafia do więzienia, zachował się nawet list, który on wysyła do rodziny, który zatrzymuje cenzura z wspomnieniem o tajemniczym Edwardzie. No i sprawa się jakby zamykała, to znaczy ja nie wiedziałam, co się działo dalej. IPN-ie wiedziałam, że po wojnie on nigdy na 100%, nie wiedziałam, czy przeżył nawet, ale że znalazłam potwierdzenie, że nigdy się nie zgłosił do żadnej organizacji dla osób powracających z Niemiec, które przeżyli na terenie okupowanej Polski. Nie było jego teczki paszportowej, co oznacza, że nigdy w życiu nie wyjeżdżał z Polski w okresie PRL-owskim, więc można było łatwo założyć, że rzeczywiście zmarł, natomiast ja tam często jak leitmotiv powtarza się, że dalsze losy są nieznane. I teraz dosłownie kilka miesięcy temu zleciłam raz jeszcze w Rosen Archives kwerendę Alojzego, okazało się, że Alojzy przeżył. A oprócz tego, że przeżył, to jest kolejnym więźniem kompleksu obozowego Auschwitz-Birkenau-Monowitz, który trafił tam ze względu na paragraf 175, bo po tym ciężkim karnym więzieniu, w którym był, trafił właśnie do Auschwitz, później z Auschwitz do Ravensbrück, z Ravensbrück do Bergen-Belsen i w Bergen-Belsen został wyzwolony. Już jest kolejną osobą, która jakby zalicza się do tej grupy osób skazanych na mocy paragrafu 175, które były w obozach koncentracyjnych. Wrócił do kraju, do Polski i zamieszkał w Ustce. I z tej Ustki kilkukrotnie kontaktował się najpierw w latach 70., a później w latach 80. z Muzeum Auschwitz i z Arolsen Archives właśnie, a wtedy z ITS Bad Arolsen, taka była nazwa, między służba pomocnicza Bad Arolsen. Natomiast prosił o papiery, tutaj chodziło o kwestie związane z emeryturą, rentą i emeryturą, papiery potwierdzające, że był w obozach koncentracyjnych. Alojzy też ożenił się po wojnie, miał żonę, miał dzieci i udało mi się teraz odnaleźć jego rodzinę. Jestem jeszcze przed rozmową z nimi. Myślę, że zawsze ciężką, to z różnych powodów, prawda? Ale to jeszcze przede mną, natomiast zmarł w roku 1986. Ale zobacz, jak ciekawie nagle ta biografia dostaje drugie życie, prawda? Więc jakby i każda z nich, z tych historii jest dla mnie, też tak traktuje onych. Ja mówiłam o tym, że to jest takie uderzenie pięścią w stół, ale też takie rozpoczęcie, ja to traktuję, te publikacje jako coś w rodzaju rozpoczęcia w ogóle tematu, badań. Dla mnie to jest sprawa otwarta. Tej historii, w ogóle queer historii nie da się badać inaczej niż nie nawiązując do mikrohistorii. To widać doskonale właśnie na takich przykładach. Ale jak pytałaś mnie o źródła, to też jest fascynujące, że czasami to można znaleźć naprawdę w przeróżnych miejscach, to znaczy przez przypadek w internecie ktoś sfotografował na zbiorach dawnych fotografii pocztówek z okolic Dolnego Śląska pocztówkę, która była zaadresowana do jednego z moich bohaterów, prawda?
gdzie dwóch mężczyzn, którzy wyjechali na Maderę, po prostu przesyła pozdrowienia do swojego ukochanego przyjaciela. Więc te źródła mogą być bardzo, bardzo różne i myślę, że to jest też ciekawe w sensie takiego queerowania, prawda, i szukania tych innych opcji, opowieści, że te druki ulotne nagle stają się ważne, że często te rzeczy, które dla takiego głównego nurtu opowieści nie są istotne, dla mnie są super ważne. I tego mnie rzeczywiście znów nauczyła praca przy Przemilczanych, to znaczy, że nagle przy badaniu seksualnej pracy przymusowej nie tylko były istotne te główne dokumenty, ale nagle gdzieś jakieś zapiski na wyrwanych kartkach, włożone, wsunięte w teczki, gdzie się okazywało, że są nazwiska, wymienione nazwiska, które ja znam, a które jeśli nie masz jakby ogarniętego tego tematu, to jest po prostu jakaś fiszka, którą gdzieś ktoś tam wyrzucił w którymś roku i to nie jest istotne, a mnie to otwierało bardzo dużo drzwi w głowie. I przy one było dokładnie identycznie, więc gdzieś tam to, co mi towarzyszyło, to to, że gdzieś oddałam Państwu w postaci tej książki jakąś jedną z pierwszych wersji tej mojej opowieści, a wszystko przed nami. Tak nawet słuchając o tym, ale też czytając, to bardzo dobrze pokazuje to, że historia jest, sama jak to też nazwałaś, jest czymś po prostu otwartym. To też powiedzmy dosyć logiczne pod takim względem, że zajmujesz się czasami, które nie są aż tak bardzo odległe. Często są to historie, które wychodzą w konkretnych rodzinach bardzo późno. Te źródła dopiero po latach się odnajdują, więc jest to w pewnym sensie jakieś szczęście, że nie jesteśmy aż tak oddaleni od tych czasów i rzeczy mamy dostęp do tego, bo pewnie do historii sprzed wielu wieków no już nie udałoby się tak dotrzeć i opisać czegoś tak dobrze. A i tak zresztą, jeśli mówimy o wszystkich bohaterach, o których piszesz, to i tak często są jakieś strzępki biografii. Możemy sobie budować jakieś wyobrażenie tych osób, ale bazujemy na bardzo różnych źródłach, ale głównie źródłach opresji, źródłach, dokumentach prawnych, karnych, pewnie też często medycznych, bo to chyba też warto podkreślić, że twoja praca jest oczywiście pracą archiwalną, ale ona jest bardzo interdyscyplinarna i na pewno musisz wchodzić w bardzo wiele różnych dziedzin, żeby dojść do tego wszystkiego i ułożyć z tego jakąś całość. To jest jakaś taka praca detektywki, detektywa. Tak. Tak, jak najbardziej ja to uwielbiam, to jest też rzeczywiście coś, co mnie bardzo fascynuje, w sensie takim, oczywiście to gdzieś tam na samym początku był ten opór, to znaczy też jakby bunt przeciwko temu, że w Polsce tej historii nie ma, że w Polsce queer historie nadal, to się nie zmieniło, co mnie przeraża od kilkunastu lat, odkąd zaczęłam się tym zajmować. Nie widzę jakiejś, powiedziałabym, potężnej zmiany w podejściu. Okej, jakby dzisiaj jest to bardzo bardziej pudrowane, to znaczy jak ja zaczynałam, to po prostu śmiech i naigrywanie się z tych tematów na Polskiej Akademii był czymś na porządku dziennym, tak? Homofobia to nawet w takich miejscach. Tak, i tak samo jak padło to pytanie, wiesz, wcześniej od ciebie a propos instytucji, prawda, bo tutaj jakby do tego nie nawiązałam, więc to jest dobry moment, żeby też do tego wrócić, bo chyba sytuacja jest bardzo podobna. Zacznę oczywiście od tej czarnej strony, to znaczy, że nieprzyjemny, nie ma wsparcia instytucji i będę mówiła eufemistycznie, bez wymieniania nazw, instytucji nie, w Polsce zajmującej się pamięcią nie interesuje nieheteronormatywność, po prostu. Niech nie interesuje ich szerzej jakakolwiek inność rozumiana przez nich jako wszystko, co jest związane z innymi kategoriami ludzi, innymi opowieściami niż opowieści związane z walką patriotyczną. A nawet jeśli ten element walki patriotycznej jest, ale osoba na przykład jest nieheteronormatywna albo ma jakieś doświadczenie związane, wtedy w tamtej epoce nazywano to asocjalnością, aspołecznością, jeżeli coś takiego tylko w biografii tej osoby występuje, nawet przy tej karcie dobrego patrioty, to już automatycznie odpada ta biografia, bądź też odpada ten element. I to się nie zmieniło, ale żeby jakby tutaj nie być taką pesymistką, no to powiem, że rzeczywiście ratunek jest w ludziach, to znaczy w pojedynczych osobach pracujących w tych instytucjach, które często z narażeniem swojego statusu w tych instytucjach mnie pomagały. Po prostu mówię o pracownikach i pracowniczkach archiwów państwowych, archiwów miejsc pamięci. Myślę, że to też jest ważne dla naszej rozmowy, że ja przez te lata pracy wielokrotnie dostawałam informacje pod tytułem, że pomogę ci, ale proszę nigdy nie użyj mojego imienia i nazwiska nawet w podziękowaniach. Więc jakby strach też,
przed tym, że ktoś mógłby kogoś o cokolwiek oskarżyć i to trwa zresztą do dzisiaj. Nadal mam osoby, z którymi pracuję, które mi bardzo pomagają i które po prostu nie chcą, żeby ich nazwiska gdziekolwiek się pojawiały, po prostu ze strachu. A są to osoby, które naprawdę wielokrotnie jakby pozwoliły mi po prostu wykonać moją pracę i opowiedzieć tę historię. I to jest coś też, co było dla mnie bardzo istotne przy Onych, to znaczy, że gdzieś tam mam nadzieję, że ta książka po prostu ruszy ten beton, tak to nazwijmy. I to jest moja wyciągnięta ręka i ja tutaj kompletnie nie robię tego, wiesz, jako takiego gestu na zasadzie pańskiego gestu, nic z tych rzeczy, to jest naprawdę, aż się tłumaczę od razu, żeby to nie było źle odebrane. Jest bardzo późno, nie zrobione zostało kompletnie, praktycznie nic. Myślę, że nie musisz się tutaj obawiać o taki zarzut, bo zawsze w twoich wszystkich wypowiedziach słychać dużą pokorę, a na pewno też trzeba po prostu to docenić, że jednak wykonałaś ogrom pracy. A jeśli mogę już tutaj przerwać i troszeczkę iść dalej, chciałam nawiązać już nawet wcześniej, ale teraz powiedziałaś o jeszcze innej emocji. Wcześniej mówiłaś o tym, że dużo się gniewałaś, teraz o tym, że twoi współpracownicy, osoby, które w jakiś sposób ci pomagały, bały się. I tutaj wychodzi temat emocji, bo często wydaje się, że taka praca archiwalna jest, nie wiem, przeglądaniem teczek, jest to takie suche i bardzo zimne. Właśnie chciałam cię zapytać, przez te lata badania tego tematu, bardzo szerokiego tematu, bo mówimy tutaj zarówno o historii kobiet i przymusowej pracy seksualnej, jak i o różowych trójkątach, o historiach konkretnych osób. Jak czułaś się i czujesz się w trakcie tych badań, w trakcie twojej pracy, czy na przykład nie czujesz jakiegoś ciężaru, bo twoja praca jest też pracą aktywistyczną i oczywiście u każdej osoby może się pojawić jakieś wypalenie, zmęczenie i chciałbym też od takiej bardziej ludzkiej strony podejść do tego, jak ty się z tym czujesz i przez te lata, jak to wyglądało? No to jest oczywiście najtrudniejsze pytanie, które można mi zadać i ja zawsze, wiesz, już się tłumacząc odpowiem, że to, co zaraz padnie z moich ust, też będzie jakaś, wiesz, wersja, w której będę się próbowała zasłonić, tak? Ja jakby ja gdzieś też, to jak wspominałam, że Paweł mnie uczył emocji, to właśnie o to mi chodziło, że ja też w tej książce mimo wszystko jakby próbuję się zasłonić, próbuję się nie odsłaniać w wielu momentach, czy też gdzieś tam bardzo lawiruję, mam takie fragmenty, w których rzeczywiście pozwalam sobie na coś więcej, ale też, że jakoś tam ważna jest dla mnie ta pokora, w ogóle a propos też głosu historyka, historyczki, to znaczy ja się jestem przerażona i bardzo nie lubię takich prac, których rzeczywiście jakby wiesz, historyk i historyczka decydują za swoich bohaterów, jakby bardzo lubię tę sytuację, w której jest taka płynność i starałam się to też zapisać, uczyłam się tego przez wszystkie te książki też, nie? Przy Onych myślę, że to jest jakby najbardziej już przeze mnie rozpoznane, złapałam ten rytm. Ale jeśli chodzi o emocje, to stąd też jakby ta cała opowieść o dedykacji, to znaczy duże wsparcie z moich bliskich, przed którymi jakby nie musiałam wielokrotnie ukrywać różnego wachlarzu emocji, bo jeśli chodzi o takie sytuacje publiczne, nazwijmy to uniwersyteckie czy akademijne, no to jak nie możesz sobie na coś takiego pozwolić, szczególnie przy tych tematach, ta maska, może to jest dobre określenie, musi być dość twarda, tak? Jakby świętej pamięci Paweł mówił, że to jest maska królowej śniegu. To padało zawsze, przywołam to, chociaż nigdy też o tym nie mówiłam. Ale to jest taka dzienna facjata, prawda? A nagle pojawia się facjata też nocna, która rzeczywiście wiąże się, tak jak padło, z ogromnym ciężarem i ja sobie z tym radzę, czy też staram się sobie z tym radzić w ten sposób, że stosowałam tak zwany płodozmian. Próbowałam robić przerwy, szczególnie na tym etapie researcherskim, zbierania materiałów, to znaczy gdzieś tam zajmowałam się krytyką filmową, gdzie pracowałam w teatrze, starałam się wyskakiwać do innych światów, żeby ta moja głowa odpoczęła. Ale też, żeby te historie odpoczęły, żeby uleciały ze mnie te niepotrzebne emocje często, które mogłyby wpłynąć na biografię albo zahamować jej rozwój w jakimś tam sensie. Oczywiście najtrudniej było przy Onych ze względu na pracę i pisanie. Książka była wymyślona wiele, wiele wcześniej, natomiast ja nie mogłam zaplanować, że będę ją pisać, czy będę w trakcie pisania. W momencie, kiedy w Polsce w 2020 roku działo się to, co się działo, kiedy padły słynne słowa o tęczowej zarazie, LGBT to nie ludzie, a ideologia i milion innych, prawda, bo to tylko... A kiedy to już wszystko jeszcze bardziej rosło i rosło. Mhm.
Tak, i jakby pamiętam dokładnie, jak siadałam do tekstu i na drugi dzień rano, do któregoś z rozdziałów, na drugi dzień rano obudziłam się i jakby widziałam, co się dzieje w Białymstoku. I to są takie rzeczy, które były chyba co najtrudniejsze momenty, jeśli chodzi o emocje, tak? Bo jakby gdzieś tam zdajesz sobie też sprawę z tego, jak ten materiał jest połączony, jak ta historia, którą ja się zajmuję, to jest też historią współczesną, jak brak tej queer historii, jak te zaniedbania, które dotyczą też okresu, czy też dotyczą przede wszystkim okresu przed 2015 rokiem. Jak te zaniedbania teraz, jaki oglądamy ich efekt, prawda? Jak łatwo jest ludziom powiedzieć, że ci ludzie nie istnieli. Myślę, że też trudno mi było piekielnie zaakceptować fakt, przez jakiś czas się z tym mierzyłam, że chyba mało jest historyków i historyczek, które się zajmują sytuacją wyjściowo, zajmują się sytuacją udowadniania, że twój bohater, bohaterka istnieli, a z onymi tak było. To znaczy ja najpierw wychodziłam w ogóle od opcji pod tytułem, że powszechnie uważa się, że Polacy nie byli, Polacy czy osoby innej narodowości niż niemiecka, nie byli skazywani na mocy 175. To oczywiście mit, jak wiemy już z twojej książki też. Dokładnie, więc jakby też wiesz, tutaj to było dla mnie coś porażającego, znaczy, że ja najpierw muszę udowodnić w ogóle, że moi bohaterowie istnieją. I to nie jest sytuacja, w której, nie wiem, nie ma akt, nie ma potwierdzenia, czy ja rzeczywiście muszę wykonać naprawdę piekielnie mrówczą pracę, żeby wydobyć jakąś małą drobinkę. Nic bardziej mylnego, nie? I tutaj też zawsze używam takiego przykładu, który był dla mnie kluczowy, to znaczy jedna z list transportowych, już nie pamiętam, chyba albo do Dachau, albo do Mauthausen, gdzie w tej rubryce kategoria przy nazwiskach, kilku nazwiskach po prostu stoi jak byk, jak wół, no nie wiem jakiego jeszcze określenia użyć, 175 pole. I jakby nie jestem w stanie zrozumieć, jak można było, i mówię o historykach i historyczkach, czy osoby uczące albo badające historię obozów koncentracyjnych w Polsce były w stanie po prostu oglądać taki dokument, a następnie powielać informację, że Polacy nie byli prześladowani na mocy 175. Naprawdę, no nie trzeba mówić po niemiecku, żeby wiedzieć, co to jest pole. Więc myślę, że to jest coś, co też wywoływało we mnie duży... Z jednej strony oczywiście podchodziłam do tego często sarkastycznie, ironicznie, jakby wiedziałam, jakie są tego źródła, ale gdzieś tam pod sam koniec dnia, jakby kładąc się do łóżka, było to dla mnie naprawdę ekstremalnie trudne do zaakceptowania. Jak mam napisać wstęp do tej książki na przykład, jakby co jakby powinno być w pierwszej części, w momencie, kiedy ja tutaj jakby mierzę się z sytuacją, będąc w trakcie pisania, kiedy jedna z instytucji zajmujących się pamięcią w Polsce publikuje informację prasową, w której używa frazy pod tytułem, że w tym obozie koncentracyjnym byli niemieccy homoseksualiści, no bo żadni inni przecież nie byli, tak? No więc jakby coś na poziomie czystej logiki nie do zaakceptowania. I chyba to było najtrudniejsze. Ja nigdy nie miałam takiego też momentu wypalenia, w sensie dzięki temu, że rzeczywiście zajmowałam się innymi tematami. Ale i tym chyba skończę. No, ja też uciekłam, to znaczy nie mieszkam w Polsce i podjęłam tę decyzję o wyjeździe w 2019 roku i ona miała ogromny wpływ na to, jak oni powstawali. Plus na moją decyzję wpływ miała sytuacja polityczna w Polsce, a przede wszystkim sytuacja dotycząca właśnie osób LGBT+. Więc gdzieś tam, mając te wszystkie materiały, jeszcze przed COVID-em, czy sporo przed COVID-em, wyjechałam z tego kraju, żeby skończyć pisać tę książkę. I nie chcę powiedzieć, że nie wytrzymałam już, ale było mi rzeczywiście emocjonalnie ciężko jakby kontynuować tę pracę i być uczciwą w stosunku do swoich bohaterów i opowieści moich bohaterów, biografii moich bohaterów, żeby opisać to w spokoju, uczciwie, bez takiego wewnętrznego dygotu, którego bardzo nie lubię, a od którego nie da się uciec w momencie, kiedy jakoś czuje się to, co się dzieje w Polsce. Tak, ja wcześniej myślałam, że nie będę chciał raczej poruszać właśnie tego tematu, co się dzieje obecnie w Polsce. Wiem, że wiele osób w wielu wywiadach z tobą próbuje robić taką analogię między ostatnim wiekiem, a między sytuacją obecną w Polsce, ale wydaje mi się, że jest to po części nieuniknione, bo oczywiście historie tych osób to nie są nasze historie, to nie są nasze doświadczenia, dlatego właśnie też nie chciałam za bardzo tego tak porównywać, ale z drugiej strony to jest coś, co dostaliśmy trochę w spadku, tą historię opresji, że niestety jako tożsamość zbiorowa, społeczność LGBTQ+, niestety dostaliśmy właśnie ten ciężar, z którym trzeba sobie jakoś poradzić. I teraz chciałbym przejść już konkretnie do książki i do bardziej konkretnej historii.
Bardzo podoba mi się w Twojej pracy to, że nie mówisz tutaj tylko o kategorii, że jest to kategoria różowych trójkątów, która oczywiście jest też bardzo szeroka i skomplikowana, bo przecież to nie są osoby homoseksualne, tam były też osoby po prostu podejrzane o bycie homoseksualistami, mówiąc tamtym językiem, a osoby homoseksualne mogły być równie dobrze w innych kategoriach. O tym też piszesz, że na przykład Polacy, którzy często mieli tą kategorię polityczną czerwoną, te trójkąty różowiały. Ale bardzo podoba mi się w Twojej pracy to, że oddajesz im człowieczeństwo. Że jakby pomimo braku wielu różnych źródeł i że bazujemy tutaj na jakichś strzępkach informacji, strzępkach biografii, te osoby mają jakąś twarz. Łatwo tutaj mówić o grupach i dlatego ci oni, łatwo to zebrać w taką jedną grupę i wskazać ich palcem, opowiedzieć, że są to kryminaliści, czy drapieżnicy seksualni i tak dalej. O tym też piszesz między innymi w pierwszej części swojej książki, próbując to wszystko jakoś opisać. Ale tak powinna wyglądać historia przyszłości, gdy już teraz mamy, powiedzmy, opracowaną historię II wojny światowej i mamy jakąś bazę, to dobrze byłoby iść w tą stronę indywidualną, bo każdy przypadek jest zupełnie innym. Twoja książka to bardzo dobrze pokazuje i uważam, że to jest jej chyba największy atut, mógłbym nawet tutaj powiedzieć. Teraz nagrywamy ten wywiad. Jesteś w Tybindze przy okazji wystawy Queer Durch Tübingen, gdzie pojawili się też bohaterowie twojej książki. Józef Heinrich i Erich. Tak, wszystko się zgadza i zobacz, jak też queeruje się ta historia pomiędzy miastami, pomiędzy krajami. I ja jakby rzeczywiście przede wszystkim z historią Ericha i Józefa mam jakiś naprawdę bardzo, bardzo bliski związek i też jak padło pytanie, pytałaś mnie o emocje, to też gdzieś... To jest chyba taki dobry przykład, w którym rzeczywiście jakby ta historia mnie uwiodła, jak ja znalazłam tę teczkę w 2011-2012 roku w Instytucie Pamięci Narodowej. Zobaczyłam to zdjęcie śpiącego mężczyzny, młodego mężczyzny, ja wiedziałam, że to jest mój święty graal, to tak, jest on, takich rzeczy. To zdjęcie jest przepiękne, jest tak. Naprawdę wzruszające. Tak. No, więc jakby wiesz, wiedziałam, że bez względu na to, co w tych aktach jest zapisane, to jeżeli mówimy o jakby queerowaniu historii, queerowaniu archiwów, możesz mieć w sprawie karnej napisane, że ktoś kogoś wykorzystał, uwiódł, nie wiem, pobił i tak dalej, i tak dalej. Patrzysz na to zdjęcie i wiesz, że tam jest jakby na poziomie emocji pomiędzy tymi dwoma mężczyznami było bardzo, bardzo dużo. Później się mogło to zmienić, mogły być różne te powody, ale to jest zapisane w dokumencie wizualnym. To jest jedna z takich spraw, której właśnie nie ruszałam. Wszyscy mi mówili, jak o tym opowiadałam, weź to wreszcie napisz, ale jakby gdzieś czułam w kości, że to nie jest moment, że ja też nie mam wszystkiego, że jeśli to obnażę teraz tak na sucho to opisując, to się po prostu wymyje, nie, to nie zostanie uszanowane. I rzeczywiście już pisząc o nich, bo to był jeden z pierwszych rozdziałów, który zresztą pisałam, to musiałam się z tym zmierzyć, to był trudny rozdział, duży, bo naprawdę odczuwałam ogromny problem, palce mi odchodziło od klawiatury, żeby to dobrze zapisać. I w międzyczasie odezwał się do mnie Karl-Heinz Steinle, to jest jeden z bardziej znanych historyków niemieckich zajmujących się właśnie historią queerową, który przez lata też pracował w Szwule z Muzeum w Berlinie. Więc tutaj taka troszkę ikona też tej walki o queer historię w Niemczech. Odezwał się do mnie z prośbą o pomoc a propos projektu Queer Durch Tübingen i to jest wystawa, która wczoraj miała swój wernisaż, powstał też katalog. Projekt kilkuletni, 4 lata trwał, który mówiąc najprościej polegał na tym, żeby odtworzyć, zbudować queerową historię miejscowości Tübingen w Baden-Württemberg, Tybingi, ale też w takim kontekście szerszym okolic, prawda? Też fascynujące, bo to nie jest nawet zbyt duże miasto. 80-90 tysięcy mieszkańców i to, co jest chyba też istotne, czego nie powiedziałam, że po pierwsze to jest projekt kulturalny miasta Tybingi, zaproponowany przez Archiwum Miejskie i Udo Raucha, z którym pracowałam później, we współpracy właśnie z Karlem Heinzem Steinle, ale też, który odbywa się pod auspicjami Miejskiego Muzeum. Oczywiście jest współpraca ze strony aktywistów, jest współpraca ze strony organizacji tęczowych, organizacji kobiecych, jeśli chodzi o ten wątek lesbijski, w ogóle o wątek nieheteronormatywnych kobiet i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby inicjatywa, kwestia finansowania wychodzi ze strony miasta, muzeum i archiwum miejskiego. Ale wracając, Karl Heinz poprosił mnie o pomoc przy biografii Heinricha Zegera. Ja piszę o nim też w onych na samym początku, we wstępie, bardzo króciutko.
też fascynująca postać, która studiowała w Tybindze, tutaj też uczyła na uniwersytecie, stąd Karl Heinz i Udo Rauch szukali jego biografii, ale trafił też do Wrocławia i we Wrocławiu na uniwersytecie, a dokładnie na Uniwersytecie Breslau, dostał doktorat honoris causa. Natomiast później, w momencie, kiedy rozpoczęła się wojna, on zostaje zatrzymany, nie ma pełnej teczki jego zatrzymania, ale zatrzymany za wzajemną masturbację z kilkunastoma mężczyznami. Tam było kilka przypadków, kilkanaście przypadków, mówiąc tamtym językiem. I trafia tam do więzienia, później jest dziura w jego biografii, wraca na teren Rzeszy, umiera w 1945 roku. Natomiast Karl Heinz i Udo potrzebowali potwierdzenia akt, dokumentów właśnie z Wrocławia, które ja miałam pomóc znaleźć. Udało się to zrobić właśnie w archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, czy jest ta zachowana cała teczka, zabrania mu tego doktoratu honoris causa właśnie z powodu oskarżenia o 175. I tak zaczęliśmy sobie współpracować i ja któregoś dnia przez przypadek troszeczkę, nawet mocno zawstydzona, że to w ogóle robię, zapytałam Udo i Karla Heinza, czy oni przypadkiem, ponieważ ja mam taką sprawę, Rysia i Józefa z Bingi, czy oni przypadkiem jakby to im się nie trafiło? Chodziło mi głównie o Rysia Negele, wiedziałam, że ta niemiecka postać tutaj będzie bardziej znacząca, bo był mieszkańcem Tybingi z bardzo takiej usytuowanej rodziny. Ojciec był policjantem, zmarł jeszcze w latach 20. On mieszkał z matką. I to jest jeden z takich najpiękniejszych momentów w mojej pracy, to znaczy mail zwrotny od Udo, szefa miejskiego archiwum, był mailem kilometrowym z ogromną ilością emocji, które we mnie się też wtedy pojawiły, ponieważ okazało się, że w zbiorach archiwum miejskiego zachował się tajemniczy zbiorek, kolekcja wierszy, oprawiona zresztą w takim wydawnictwie, powiedzmy, więziennym, bo tam jakby też tak w ten sposób pracowali więźniowie i Erich był właśnie więźniem skazanym na mocy 175. I co się okazało, że to są wiersze właśnie Erycha Negele, o których Udo jako szef archiwum wiedział, bo ten zbiorek trafił do nich kilka lat wcześniej, przyniósł to zresztą chyba prawnuk, wnuk albo prawnuk pastora, który w tym więzieniu pracował. Nie chciał tego wyrzucać, bo to jednak dokument historyczny, nie za wiele o tym wiedział, pamiętał, że to należało do jego rodziny, więc postanowił po prostu zanieść taki dokument do miejskiego archiwum, co jest też cudowną w ogóle opcją. I Udo mówi, że do dzisiaj, że pamięta jak to przyjmował, że przeczytał te wiersze, że zdawał sobie doskonale sprawę, że prawdopodobnie osoba, która je pisała, ten mężczyzna jest gejem, jest osobą homoseksualną, czy był osobą homoseksualną, ale kontekst był kompletnie nieznany i nagle odzywa się Joanna Ostrowska z Polski, która pyta dokładnie o tą osobę. I nagle wszystko się staje jasne, nagle wszystkie elementy zaczynają do siebie pasować, nagle te wiersze zaczynają znaczyć, nie? I to było coś, co naprawdę zdarza się bardzo rzadko przy tej historii, ale jeśli się zdarza, to jest najcudowniejszą rzeczą na świecie, że połączyliśmy te dwa typy źródeł, że udało się odzyskać w ogóle głos Erika, że on w ogóle zabrał głos w tym wierszu, w onych jest tylko jeden wiersz przetłumaczony przez Ewę Czerwiakowską i Jacka Denela, za co im będę wdzięczna do końca swoich dni. Natomiast będąc tutaj, śmialiśmy się wczoraj na wernisażu, że to jest też właśnie queerowość nie tylko historii polsko-niemieckiej, że mamy i polskiego niemieckiego bohatera, ale też, że mamy jakby po latach to spotkanie i ta koincydencja, która nastąpiła tutaj, jest niebywała. I rzeczywiście zarówno Heinrich Seeger, jak i Józef Niemczyk i Erich Negele są tymi głównymi opowieściami na tej wystawie, która jest też fascynująca. I jestem tutaj kilka dni, codziennie jakoś tam przeżywam bardzo mocno. To jest też to, że z jednej strony mam nadzieję, że dożyję tego, że w Polsce taka wystawa się odbędzie. Tak, jak o tym powiedziałaś, to musiało być bardzo wzruszające na takim poziomie po prostu osobistym i na pewno bardzo satysfakcjonujące, kiedy to wszystko jakoś się połączyło dla ciebie jako dla badaczki. Ale też właśnie o tym pomyślałam, że w Polsce byłoby to tak świetne jeszcze, szczególnie, że to miejsce Tybinga nie jest dużym miastem i od razu pomyślałam sobie też o mieście, które jest chyba dla ciebie ważne, czyli o Krośnie i pomyślałam, jak świetne byłoby, gdyby na przykład w Krośnie powstała jakaś wystawa właśnie o Sylwinie Rubensteinie, bo jego historia też jest bardzo wyjątkowa. Jest jedną z pierwszych historii, które opisujesz w książce. Możliwe, że nawet we wstępie, jeśli się nie mylę. Tak, tak. Na Sylwinę jeszcze przyjdzie czas, na Sylwina czekam.
Mówię szczerze, to na szczerze świecie. Mam nadzieję, że słuchają nas z tego podcastu polscy wydawcy. Znają mnie doskonale, w sensie męczę ich od wielu, wielu lat, wysyłając queerowe książki i odbierając kolejne kilometry maili, że nie, że polski czytelnik nie jest gotowy, że polski czytelnik się tego boi, że polski czytelnik tego nie weźmie. O Sylwina Rubinsteina walczę, o książkę Kuno Kruzego, który napisał. To nie jest perfekcyjna książka, natomiast ona powinna być przetłumaczona na język polski. Walczę o nią 5 lat. Myślę, że nie muszę wymieniać nazw czołowych polskich wydawnictw, do których zgłosiłam się z tą książką. Tak jak wspomniałaś, no to jest historia fascynująca, to znaczy po pierwsze jest historią z miejsca, z którego ja pochodzę, w którym się wychowałam, z Krosna, z którego też pochodzi Robert Biedroń. To było bardzo ciekawe, że jak zaczęłam tylko czytać wtedy tę książkę i była już prawie na wstępie ta postać, sam jestem z Rzeszowa i to było dla mnie dosyć fascynujące, że kurczę, tak blisko i już mamy tak fascynującą postać, że w ilu miastach w Polsce były takie osoby i czekają po prostu na odkrycia. Tak, znaczy trudno mi naprawdę do dziś pojąć, jak można przejść obojętnie obok historii, w której jest, chyba możemy użyć, ja się zawsze przy Sylwinie zastanawiam, bo to jest naprawdę człowiek zagadka, ale chyba jest osoba queerowa, tak to nazwijmy, tak? Bo to jest, myślę, najbliżej, najbardziej... I trzeba na pewno też jakoś tutaj doszufladkować. Tak. Sylwin był tak wyjątkową osobą, że był, myślę, że sam w sobie był płynnością na każdym możliwym poziomie, orientacji, tożsamości, w ogóle swojego bytu. Cudowna postać, ale że przechodzisz obojętnie obok osoby queerowej, która była no, mistrzem, mistrzynią tańca flamenco przed wojną, zjeździła najważniejsze sceny w Europie ze swoją siostrą bliźniaczką, mówiła w kilku językach, była więziona przez Niemców w Warszawie, udało jej się uciec do Krakowa, tam gdzieś pojawia się ten wątek relacji z niemieckim majorem, który współpracuje z AK, na 100% był tam romans, no ale jakby dochodzę do meritum i w dragu, w przebraniu, ale w dragu, tak, w dragu, po prostu z peruką, w pełnym makijażu, w sukniach wieczorowych, z miejsca piastowego, które jest oddalone od Krosna 6 kilometrów, po prostu udaje się do centrum miasta, w którym ja żyłam, które ty też znasz, pochodząc z Rzeszowa, na rynek i po prostu wykonuje wyroki na Niemcach, prawda? No to jest... Niewyobrażalne wręcz. Niewyobrażalne, podchodzi do po prostu wachy w niemieckim lokalu, mówi, że przyjechała po prostu diva śpiewać dla niemieckich żołnierzy i po prostu dokonuje zamachu. Współpracuje z miejscową komórką AK. Żyje ją jeszcze pani Stefania Muzyczka, z którą rozmawiałam, Kuno Kruse, autor książki, też z nią rozmawiał. Pani Stefania jeszcze pamięta Sylwina, który mieszkał u nich w domu, tam się ukrywał przez jakiś czas. Więc to wszystko jest, jest żywe, tak? Jakby można... I jest książka, więc po takim wstępie lepiej jeszcze też... Gdzieś tam zachował się materiał z rynku w Rymanowie, materiał fotograficzny, na którym widać Sylwina w tym po prostu dragu przebranego za kobietę. Akurat w takiej wersji, powiedziałabym, bardziej codziennej, na zakupach. Jakby trudno mi jest sobie wyobrazić, jak można po prostu odmówić polskiemu czytelnikowi poznania tej historii, historii fascynującej, bo przecież po tym wątku polskim on wyjeżdża do Berlina, tam też pomaga opozycji w Berlinie walczyć z nazistami, dokonuje wyroku na jednym z ważniejszych person, jeśli chodzi o władze nazistowskie w Berlinie. Po wojnie przeprowadza się do Hamburga, tam jest gwiazdą. Występuje, no, jeśli chyba dobrze przeczytałam, występuje w tym dragu aż do końca. Do samego końca. I Angelika Kuźniak napisała lata temu już dla dużego formatu reportaż o Sylwinie, rozmawiała z nim i nadal nie ma tej książki. Gdzieś tutaj chyba w tej historii też jest ukryta odpowiedź na pytanie, czemu jakby też jest takie nastawienie, a nie inne do queer historii w Polsce, dlaczego jakby bez względu na to, jak ta narracja wygląda, nie ma po prostu przyzwolenia na to, żeby to trafiało. Ja słyszałam przez lata, że jest za wcześnie, tak? Dalej to jest... I zobacz też, nawiązując do kwestii politycznych, zobacz, że to za wcześnie jakby dotyczy wszystkiego, co jest związane ze społecznością. Za wcześnie na związki partnerskie, za wcześnie na prawa, na historię, za wcześnie w ogóle na bycie, prawda? I co roku mam taką zabawę, tak to nazwijmy, że co roku na moim Instagramie pojawia się, pod koniec stycznia jest Międzynarodowy Dzień Ofiar Holokaustu. I zawsze w Polsce wszyscy na swoich Facebookach, Instagramach używają różnych plakatów i różnych zdjęć z napisem pamiętamy. I ja co roku w
ten sam dzień wrzucam u siebie też różne okładki książek, pisząc, że jeśli państwo, panie, panowie, osoby różne tak pamiętają, to w szczególności do wydawców i wydawczyń, proszę, żebyście też pamiętali o tych książkach i żebyście jednak cokolwiek zrobili. Tak. I rok w rok nie muszę zmieniać grafiki z okładkami, nie ma zmiany. I tam jest też Sylwin Rubinstein, więc też ja wierzę, że to się kiedyś uda, tak jak się udało z Heinzem Hegerem, tak jak się udało z Stefanem K. i Cholernie mocną miłością. Tak, no to też tutaj możemy poruszyć kolejny temat, on by mógł trwać długo, na przykład jeśli chodzi o ofiary, o ten status ofiary, tak samo jeśli pisałaś wcześniej o kobietach, o tym jak były przymuszane do pracy seksualnej, jak tutaj o osobach heteronormatywnych. No tutaj widać, że gdzieś może nawet jako naród mówimy, że pamiętamy, ale jakoś łatwo jest nam, nie wiem, tak przyznać jakąś kategorię ofiary paru grupom, a o reszcie zapomnieć. Jeśli na przykład mówimy o samych obozach koncentracyjnych, przecież jest tam ogrom ludzi, którzy byli równie dobrze pokrzywdzeni, jakby tu oczywiście nie chodzi o jakiś wyścig, kto miał gorzej, która kategoria miała najciężej, bo oczywiście po prostu nikt nie powinien tam być, nie powinno być oczywiście takich miejsc, ale wydaje mi się, że jest wiele takich grup po prostu nadal nieopisanych, bo przecież mówimy też na przykład o świadkach Jehowych. Nawet sama kategoria kryminalna jest dosyć, tak mi się też wydaje, przemilczana, bo myślimy, no tak, kryminaliści to pewnie powinni tam być, a często mogli być skazani za cokolwiek. Tak. Wiem, że tu od razu będzie też pytanie, jeśli chodzi o przyszłość, bo tak jak już mówiłaś na początku, ta praca ciągle jest i ona wychodzi dalej i dalej i dalej. Nie ma co tak oczywiście też wyprzedzać wszystkiego i ciągle pytać o przyszłość, ale prawda. Wiem, że planujesz książkę i w ogóle pracujesz nad innymi biografiami, bo w książce Oni podkreślasz, że w kategorii onych znajduje się bardzo wiele osób. To nie są tylko mężczyźni homoseksualni czy podejrzani o bycie homoseksualistami, ale to jest określenie, którego używano wcześniej. Tych kategorii nie, nawet pewnie medycznie czy jakoś socjologicznie nie wyodrębniano, więc wszyscy mogli być nazywani homoseksualistami. Ale tak jak rozumiem, teraz będziesz zajmować się jeszcze innymi grupami, wychodzisz poza mężczyzn homoseksualnych, tak? Tak, jak najbardziej. To też to była jedna z takich moich zagwozdek przy pisaniu onych, to znaczy jak to wymyślić, żeby ten projekt się zmieścił i nie miał miliona stron, żeby się w ogóle urodził, ale żeby też to nie było tak binarne, w sensie nie da się po polsku inaczej powiedzieć oni, to znaczy jakby mnie tutaj przede wszystkim chodziło też o to, żeby wypracować takie hasło, takie symboliczne określenie, które by dotyczyło też w ogóle bezimienności, prawda, ale też z zaznaczeniem, że w tamtym okresie i w okresie powojennym, jeśli już w ogóle, nawet w sensie takim brutalnym, jak rozmawialiśmy, poruszano kwestię związaną z nieheteronormatywnością, to zawsze byli mężczyźni, tak? Więc żeby jakby te klisze przekroczyć, to musimy ją najpierw poznać. I ja tak też traktuję tę książkę, to znaczy, że gdzieś tam, tak samo tak wspomniałaś, używam określenia homoseksualiści z bardzo określonego punktu widzenia, bo naprawdę poświęciłam na to masę czasu, miejsca w książce, żeby to określić, bardzo tego pilnowaliśmy też z Pawłem, ale gdzieś wierzę w to, żeby nawet nie chodzi o jakby historycznie dobudowany język do danej epoki, ale wierzę w to, że żeby przekroczyć jakieś określenie, przynajmniej w tej epoce, o której ja mówię, żeby ją przekroczyć, to trzeba ją po prostu poznać, zobaczyć na jakiej zasadzie ten język działał, mieć świadomość tego, jak tego używano właśnie, co tam się kryło pod tym pojęciem parasolem. Ale język też chyba było najbardziej, przynajmniej neutralne. Tak, dokładnie. Teraz myślimy tak. O tym jako o czymś obraźliwym, nie powiedzielibyśmy tak, ale wtedy... Tak. I to jest też dla mnie porażające, jak mocno się trzymało to po wojnie i jak bardzo też infekowało moją głowę, to znaczy w momencie, kiedy wracając czytałam te świadectwa powojenne świadków i świadki, i kiedy znajdowałam takie, w którym pojawiało się określenie homoseksualiści, na przykład z lat 60. czy 70., nagle okazywało się, że to jest jakby coś, co jest najbardziej pozytywne. To jest jedyne co jakieś określenie, które w ogóle, powiedzmy, jest neutralne, ale tak naprawdę autor tego określenia, tego świadectwa próbuje nam powiedzieć, że jakby jest pozytywny. I to jest coś też, próbowałam zapisać to, jak to działało, zmieniało się przez ten cały XX wiek, jak funkcjonowało. Natomiast też to, co było bardzo gdzieś tam dla mnie ciężkie, to to, że mam zrobione te badania, robię je też cały czas dotyczące nieheteronormatywnych kobiet,
ale też innych grup, z którymi bardziej, o wiele trudniej się pracuje, tych źródeł się o wiele trudniej szuka. No ale tak jak wspomniałam o Henryku, czy też o tej osobie, prawda? No to jeszcze czeka, to powoli, powoli idzie, ale jakby jesteśmy na dobrej drodze, ale gdzieś tam chciałam zostawić taki list butelce w onych. Ja mówię, że to jest te fragmenty, które dotyczą kobiet, czy innych nieheteronormatywnych osób, to jest taki mój wstęp do następnej książki, książek, że to jest zostawiony list butelce z jakimś takim przesłaniem. Słuchajcie, zaczynam tutaj zupełnie nową opowieść, czy też opowieść, bez której oni nie byliby pełni. Więc nie, ta następna książka nie będzie drugą częścią, będzie wręcz takim dobudowaniem. One w dwupaku powinny być pewnie kiedyś sprzedawane, czy też powinna być to dylogia, prawda? I rzeczywiście jakby takim punktem wyjścia dla mnie, a propos też kategorii, jest ta kategoria socjalności, a społeczności. To jest to, nad czym teraz pracuję. Przede wszystkim oczywiście będą mnie interesowały nieheteronormatywne kobiety na tyle, na ile dzisiaj rozpoznaję ten materiał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast to, co wydaje mi się też kluczowe, to tutaj, żeby przybliżyć te historie osób skazanych właśnie na mocy tych paragrafów, które dotyczyły szeroko pojętej aspołeczności, ludzi naprawdę zmarginalizowanych w różnych sytuacjach. Głównie będą mnie interesowały osoby uznane za kobiety. Będę zaczynała na pewno od pierwszego transportu kobiet do Auschwitz. To jest też taka, wydaje mi się, symboliczna sytuacja ze względu na to, że pierwszy transport mężczyzn do Auschwitz 14 czerwca 1940 roku, numery od 31 do 758 więźniarskie, jest opisany. Sporo świadectw też przetrwało. W tym momencie nikt nie żyje z tego transportu. To jest transport głównie, nie tylko, co źle się mówi w mediach, głównie polskich mężczyzn. Natomiast jeśli chodzi o pierwszy transport kobiet, no i tutaj jest spory problem, bo był to transport kobiet z obozu, oczywiście mówię ironicznie, z obozu Ravensbrück i były to przede wszystkim Niemki, niemieckie więźniarki. I ten transport z 26 marca 1942 roku do obozu KL Auschwitz I jest kompletnie nieopisany. Podobnie jak było na początku z moimi badaniami dotyczącymi domów publicznych, jest wymieniane oczywiście, no bo trudno pisać, pisząc o historii kobiet w obozach, ominąć ten wątek, więc jakby załatwia się to takim jednym akapitem na potrzeby, powiedziałabym, narracji, zachowania narracji historycznej, ale też niewiele więcej o tych kobietach wiadomo i tutaj co jest też ciekawe, że podsumowuje się to najczęściej cytatem z wspomnień Rudolfa Hessa, komendanta obozu Auschwitz w tamtym okresie, on dwukrotnie był komendantem obozu, który parafrazuje teraz, ale brzmi to mniej więcej w ten sposób, który określał ten transport kobiet, że były tam takie kreatury, które były gorsze od nadzorczyń SS. I to się po prostu powiela we wszystkich opracowaniach. Czyli ta łatka jest, tak jak wspominałaś o więźniarkach kryminalnych, ta łatka jest przybita, ta pieczęć już została, nie ruszamy tego. A tam rzeczywiście było sporo więźniarek z czarnym winklem, oznaczonych jako asocjalne. Wśród nich było mnóstwo kobiet, które też pracowały seksualnie na ulicy. Były też kobiety, które były moimi bohaterkami, jeśli chodzi o książkę Przemilczane, więc ja już znów zwracam trochę też do tych źródeł, próbuję to rozszerzyć. Były więźniarki polityczne komunistki, była Orli Walt, o której wspominam w książce, była współscenarzystka ostatniego etapu, Gerda Schneider, o której też wspominam w Onych, więc to jest patchworkowa robota, prawda? Zostawiłam mnóstwo wskazówek, gdzie się będę wybierać w najbliższym czasie. Więc to jest jakiś punkt wyjścia w ogóle dla mnie do dalszych poszukiwań, badań i czuję, myślę jakoś, że następna książka to będą po prostu czarne łaty, taki jest tytuł wymyślony już. Tytuły przychodzą i przy Onych, i przy Przemilczanych tytuły przychodzą zawsze w bardzo różnym tym, ale ja od samego początku wiem, że to jest to, więc już mogę powiedzieć, czy to będą czarne łaty. Ale w międzyczasie też, o tym chyba jeszcze nawet nie mówiłam w żadnym wywiadzie, w międzyczasie też pracuję nad taką mniejszą rzeczą, którą traktuję trochę jako appendiks do Onych i Przemilczanych. Tytuł będzie Ślady i wyjdzie już za półtora roku, mniej więcej w 2023 powinna być premiera. O wiele mniejsza książka obejmująca biografię bohaterów i bohaterek, którzy nie trafili do obu książek poprzednich, do Przemilczanych i Onych, bądź też trafili w bardzo, powiedziałabym, przepisowej formie, a których biografie są tak skomplikowane, fascynujące, że jakby czułabym się kompletnie nieuczciwa, gdybym jakby nie oddała im miejsca.
I tam, jeśli chodzi o Przemilczane, no to będzie tam taka moja bohaterka Agnes. Fascynująca historia kobiety, która buntowała się najpierw przeciwko systemowi nazistowskiemu, później trafiła do domu publicznego, była uznawana za współsprawczynię po wojnie. Będzie Staszek, osoba homoseksualna przed wojną, która w okresie wojny ratowała Żydów. A wszystko się zaczęło od tego, że obiecał swojemu partnerowi Władysławowi, że uratuje jego matkę, Władysław był Żydem, że uratuje jego matkę, później ratował kolejne, zmarł w 1992 roku. Będzie też historia mojej prababki Władki, więźniarki kryminalnej. Jakby nie, już nie mogę dłużej czekać, muszę opisać tę jej historię, która zmarła w 1982 roku przed moim urodzeniem. W styczniu na zawał serca. I to jest też taka dla mnie bardzo, bardzo intymna historia, bo zmarła w momencie, kiedy zobaczyła czołgi na ulicach, bo trwał stan wojenny i po prostu myślała, że zaczyna się wojna. Myśmy się trochę wymieniły, to znaczy ja się urodziłam w sierpniu 83, ona zmarła w styczniu 1982, więc jakby gdzieś tam przez całe swoje życie czuję, że zabrzmi to misyjnie, ale ja kontynuuję jej biografię i teraz chyba przyszedł ten moment, żebym wreszcie od tej dedykacji przeszła do tekstu. Więc takie są plany, także widzisz, ja w historiach żyję, tak? Mój wydawca, krytyka polityczna i Patryk, z którym zawsze pracowaliśmy przy onych, wie doskonale, że ja co jakiś czas wysyłam mu maile, że tutaj jeszcze bym coś dobudowała, tutaj bym jeszcze coś poprawiła i jakby ja zawsze myślę o perspektywie drugich wydań, więc to oczywiście też gdzieś jest, mam w swojej głowie i dopisuję w tych różnych moich zeszytach, co będzie zmieniane. Ale tak, to są te dwie książki, które mam już zaplanowane i to jest ta historia, w której teraz siedzę i się moszczę. Tak, myślę, że tej pracy jest zawsze bardzo dużo i chyba nigdy, to ona się po prostu chyba nigdy nie skończy, ale bardzo to podziwiam, że próbujesz oddać historię każdej osoby, że próbujesz docierać jak najdalej, sam jak wcześniej powiedziałaś, nawet docieranie do konkretnych rodzin, bo jeszcze jest na to szansa i to jest chyba ten czas, kiedy na niektóre rzeczy już jest za późno, ale na niektóre jeszcze nie i jeszcze jest ten czas. Także dokładnie. Ja trzymam bardzo mocno kciuki za pracę, za przyszłość, teraźniejszość. To jest bardzo ekscytujące i myślę, że wielu ludzi będzie na to bardzo czekać, bo pojawia się coraz więcej głosów. A co z tą grupą, a co z tą grupą? Bo wielu osobach jeszcze nie powiedziano w historii, więc świetnie, że to się dzieje. Niestety będę musiał już kończyć tę rozmowę, ponieważ trwa bardzo długo. Mógłbym na pewno jeszcze poruszyć tutaj naprawdę bardzo dużo różnych wątków. Jeśli chodzi o samą książkę, jeszcze raz bardzo gratuluję wydania. Wszystkich, którzy jeszcze jej nie przeczytali, bardzo, bardzo polecam. I myślę, że dla wielu to będzie otwierające też oczy. I jest tak dobrze napisaną książką, że jest chyba napisana no, dla każdego. Miało być. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Było mi bardzo, bardzo miło. Mam nadzieję, że Państwo stali z nami do końca. I dziękuję jeszcze raz za zgodę, za to, że udało się nam spotkać. Cudownie, ja też bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że do następnego zobaczenia i trzymajcie Państwo wszyscy kciuki. To jest dla mnie też energia od Was wszystkich, to jest też dla mnie jakiś tam motor i benzyna do tego, żeby pracować, żeby to kontynuować nawet często w momencie, kiedy już przychodzą te słabsze chwile i kiedy czasami się po prostu ma ochotę rzucić tym wszystkim i, nie wiem, zająć uprawą ogrodu. Więc nie poddajemy się, działamy. Czekam naprawdę z utęsknieniem też na następne osoby. Zachęcam bardzo serdecznie do tego, żeby się tą historią zacząć zajmować, żeby uczyć się, jeżeli chodzi o tę epokę języka niemieckiego, jest tyle źródeł, też wspominaliśmy o tym w trakcie rozmowy, jest tyle źródeł, które są jeszcze do przeczytania, które gdzieś leżą w tych wszystkich archiwach, które często są znalezione, a nikt nie ma czasu ich przeczytać. Zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żeby się tego nie bać, żeby się starać się stawiać te pytania, czasem mylić, poprawiać, bo jakby też to, co jest dla mnie najcudowniejsze w queerowej historii, to jest to, że wszystko jest procesem, płynnością, nawzajem się poprawiamy, zmieniamy, mówimy, że sami dorośliśmy, bądź też nie używając tej metafory, że coś nam się zmieniło i patrzymy na coś inaczej. I ta płynność daje naprawdę ogromne możliwości i daje też ogromną satysfakcję. I mam nadzieję, że dzięki też Wam i queerowemu podcastowi ta queer historia
wchodził w takie kanały, które są bardziej dostępne. I za tę robotę ja Wam też bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, bo Dziękuję bardzo. No, tak jak mówię, to jest dla nas historyków queerowych, historyczek naprawdę ogromne, ogromne wsparcie. Mam nadzieję, że właśnie może słuchają nas jacyś młodzi, przyszli Tak. badacze i badaczki. Dziękuję raz jeszcze, Dzięki. Joanna Ostrowska. Do usłyszenia, do kolejnego odcinka.